tym filmiku pokażę Wam, jak prosto po prostu zamontować te puszki tutaj elektryczne, ponieważ tak jak widzicie, one są dość wiotkie i jeśli tego nie usztywnimy, to może się okazać potem, że nie będziemy w stanie zamontować takiej ramki. O ile na 3 tam gniazdka, no to nie jest problem, ale jak będziemy mieli listwę na 6, no to już się robi problem, ponieważ możemy sobie nie poradzić z tym, prawda? Gdy będzie krzywo, no to tak jak mówię, przy 3, 4 jeszcze nie ma dużego problemu, ale przy 6 jeszcze, gdy tutaj nie ma jak oprzeć, no to jest problem. No i teraz pokażę Wam, jak sobie z tym radzę. Teraz przejdziemy na warsztat. Przygotuję sobie taki szablon, tak jak widzicie, z takiego elementu. To jest jakiś odpad, który mi tam został. Teraz tak jak widzicie, wiercę otwory w też tej drugiej listwie, żeby były identyczne. Wy teraz zobaczcie, te puszki są wiotkie. Czyli teoretycznie, gdyby one nie były przykręcone, no to można nawet centymetr ją źle zamontować. A tak, przykręcone do dwóch listew, po prostu gwarantuje nam to, że potem jak kupimy odpowiednią ramkę, na przykład na 6 pozycji, no to ta ramka się łatwo nam przykręci i nie będzie problemu, nie wiem, z niedokładnością ułożenia tych puszek. To jest tak jak widzicie, ta listwa lekko przysłania nam otwór tutaj. I o ile tutaj w styropianie ja będę montował na piankę, więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ponieważ zawsze ten pistolet tutaj włożę. O tyle, gdy gipsujemy gipsem, no to trzeba tak wyciągnąć całą puszkę, nałożyć gipsu, wsunąć ją z tymi listwami i poczekać, aż tył po prostu zastygnie. Po zastygnięciu odkręcamy tutaj tą listwę i po prostu gipsujemy na równo ze ścianą. Tak jak widzicie, taki profil wybrałem nie przypadkowo, ponieważ tutaj ten jak gdyby występ będzie na tynk, który tutaj będzie położony na ten styropian. No i teraz będę przykręcał tą listwę śrubami, żeby ją wyrównać i za chwilę ją zapiankuję. Tak jak widzicie, do zamontowania tych puszek użyłem pianki. Specjalnie też dałem głębokie puszki, żeby powierzchnia przylegania tej pianki była jak największa, żeby te puszki nie wypadały ze środka. Przy takim montażu na piance, no to trzeba też pamiętać, że nie można pazurkami montować tych przełączników, tylko na śrubę, tak jak tutaj widzicie. Teraz zacznę odkręcać listwę. Oczywiście śrubek nie zgubcie, bo one się Wam przydadzą do przykręcania gniazdek. Pianka też złapie trochę do tej listwy aluminiowej, więc musicie
dość ostrożnie to odklejać. Tak, nadmiar pianki trzeba obciąć, a tam gdzie jest niedolane, no to trzeba dolać. Śruby warto wkręcić w te same miejsca, żeby się nie zawieruszyły. Teraz tak, jeśli tam zagipsowaliście i włożyliście w ten gips, i teraz odkręciliście te listwy, no to można tutaj wyrównać gipsem. Jeśli to piankowaliście, nie zalecają piankowania, ponieważ można taką puszkę wyrwać. Ale to będą tylko przełączniki, więc to nie jest gniazdo, żeby je można było wyrwać, więc powinno się trzymać. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy. Napiszcie w komentarzach, jak wy radzicie sobie z prostym zamontowaniem puszek.